szkole podstawowej numer 1 z oddziałami integracyjnymi jest 21 uczniów. Wszyscy to uchodźcy wojenni. Od wczoraj barierę językową pomaga im przełamać Stanisława Kowal, która uciekła przed wojną z Łódzka na Ukrainie. Pracowała tam jako nauczycielka języka angielskiego. Tutaj najpierw w szkołach w Polsce znalazły i wsparcie, i przyjazną atmosferę, ale oczywiście jest taki problem językowy. I dlatego jestem tutaj w szkole, żeby pomóc im szybciej przystosować, przetłumaczyć może coś tam i oczywiście być takim ośrodkiem, gdzie mogą zawsze znaleźć pomoc w wiadomym im języku i kultury też. Mają dodatkowe lekcje polskiego, mają tutaj już przyjaciół, z którymi mogą chodzić na spacerze, rozmawiać więcej i ja myślę, że to kwestia czasu. Tak. Tutaj trudno mówić o realizacji programu, kiedy dzieci nie znają języka. Przecież nie mamy oddziałów przygotowawczych, dzieci trafiły do oddziałów już istniejących i w tym momencie bardziej zależy nam na tym, żeby one uczyły się języka polskiego i trochę ten czas tych 3 miesięcy do wakacji traktujemy jako taki okres przygotowawczy. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o ocenianie i promowanie. Dzieci z Ukrainy na powitanie otrzymały wyprawki szkolne. Wszystkie nasze dzieci były przygotowane do tego, że będą miały takich gości, bo tak na razie to traktujemy, ponieważ takiego formalnego oceniania nie dokonujemy, to nie ma sensu. Dzieci muszą się dobrze i bezpiecznie poczuć w szkole i tak zostały przyjęte, natomiast jak funkcjonują, bardzo różnie. Bardzo różnie, w zależności od tego też, z jakiej części Ukrainy przyjechały, no i jakie przeżycia mają za sobą. Do lubińskich przedszkoli chodzi już ponad 70 małych uchodźców. Staramy się ich zintegrować, dlatego też nie tworzymy klas oddziałów takich przygotowawczych, w których by oni same te dzieci się uczyły, tylko przypisujemy ich do poszczególnych klas, do poszczególnych grup w przedszkolach, żeby ułatwić komunikację z nimi. Zatrudniamy osoby znające język ukraiński. Zgodnie z przepisami publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko z Ukrainy, po wniosku rodziców musi je przyjąć z urzędu. Inne publiczne podstawówki i szkoły ponadpodstawowe zrobią to w miarę posiadania wolnych miejsc.